Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i w kolejnej headespekcji drugiej z pięciu Hederspekcji jakie się pojawią w najbliższym czasie i będą to najprawdopodobniej ostatnie headespekcje bo tak jakoś wydaje mi się, że raczej nie będę chciał kolejnych robić, ale tak jak obiecałem dokończę te, które zacząłem. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na headespekcję Aut 3. Ale oczywiście zanim zaczniemy to pamiętajcie, żeby koniecznie zasubskrybować kanał, bo wtedy żaden nowy film Was nie uminie. No i to tyle, zaczynajmy! Auta 3 zaczynamy od najprzyjemniejszej rzeczy, jaka może być w autach, czyli od 200 jak wiecie, moją ulubioną częścią aut są wyścigi i po prostu Auta 3 kocham za to, że tych wyścigów jest pełno, bo w Autach 1 były, ale nie było ich aż tak dużo, w Autach 2 to one w ogóle nie grały istotnej roli, znaczy ma mało istotną rolę, a trzecią część mamy po prostu wypełnioną po brzegi wyścigami. Już od samego początku zaczynamy wyścigami, mamy te kilka wyścigów, w których jest Zygzak oraz jego dwaj kumple z Karol i Bobby. No i po prostu się ścigają jak to kumple, raz wyga jeden, raz wyga kolejny, jeszcze jakieś tam żarty sobie fajne robią, no po prostu, no fajnie się o to patrzy po prostu. Jak tak sobie taka trochę zdrowa rywalizacja, ale żeby nie było nudno, to jeszcze się tu poprankują. Jak na przykład chyba najśmieszniejsza część, czyli jak Karowi Zygzak napompał opony tak bardzo dużo i go tak wzdeło, można powiedzieć. To było ogólnie super. No i mają oni kupę fajny na torze, że bawią się dobrze, jeżdżą sobie, wygrywają, no super, wszystko pięknie, jest elegancko, ale widzowie do czasu. Niestety, jak wiadomo, nic nie trwa wiecznie. I przypomnijmy sobie na szybko, co mówił Wójt w pierwszej części do zygzaka. Mój rzecz miał wypadek i powrócił po tym wypadku, to już go nie chcieli, tylko daj jego numer komuś młodszemu. No i to jest temat przewodni tego filmu, mianowicie Zygzak i jego kumpę zostaną zastąpieni przez młodszych. Ponieważ właśnie w jednym z wyścigów nagle znikąd wygrywa wyścig jakiś młodziak. Nazywa się Jackson Storm i... Nie jest zbytnio sympatycznym gościem. Zresztą, na samym początku rozmowy z Zygzakiem powiedział: Jaka to fajda skopać idola? Dosłownie takie coś powiedział. No i okazuje się, że jest przedstawicielem tak zwanej nowej FAI, czyli po prostu nowo wyprodukowanych aut, które są oczywiście lepsze od tych poprzednich. No i on potrafi spokojnie wyciągnąć 200 na godzinę, gdzie tam Zygzak dobrnął do chyba 198, jeżeli się nie mylę, czy 196, już teraz dokładnie pamiętam, A Ogólnie jakoś tam prędkość poniżej 200. No i w czasie trwania turnieju tak stopniowo zostają staży zastąpieni przez nowych i finalnie w ostatnim wyścigu sezonu. Zygzak Zygzak jest jedynym przedstawicielem Starej Gwardii. Ale ogólnie idził masz tak źle. No fakt, że musiał się naprawdę nieźle napiąć, ale dawał radę i nawet przez chwilę był pierwszy. Niestety w pewnym momencie w wyścigu Jackson go bez problemu wyprzedza. Zygzak wtedy tak zaczyna tak tracić w ogóle pewność i tak zaczyna coraz wolniej jechać, wolniej i wolniej. A potem nagle BUM! I ma wypadek. Prawie każda kraja w uniwersum Out kończy się wypadkiem. I niestety w wypadku zigzaka też. No okej, okay, nic mu się na szczęście nie stało, jest cały i zdrowy, ale po tym wypadku tak zniknął, nie ma go, kompletnie nie dało znaku życia. Granie siedział w chodnicy górskiej, w tej sobie kanciapie Wójta, i tam przegonał sobie te wszystkie różne jego pamiątki, nagrania itd, itd., itd. i tak daj. I pamiętywał to, co Wójt mu powiedział na temat tego, że jakiś młodziak go zastąpił. No i Zygzak zaczął też o tym myśleć właśnie, że jego czas już przeminął i jacyś młodzi go zastąpił. Jednak przecież mu otuchy i on mówi, nie. No no Ej, przepraszam bardzo, ja nie będę kończył kariery już teraz. Skończę karierę w momencie, kiedy będę chciał. Także będę zasuwał, bo jeszcze mam chęć. Będę walczył, dopóki jeszcze mogę. No ale dobra, no a jak on ma w takim razie pokonać tego sztorma? No, przecież sztorm jest szybki, jest młody. On wyciąga te 200. Zygzak nie daje rady. Co tu zrobić? I tutaj z pomocą przychodzą Czesiek i Wiesiek, czyli właściciele za doruksak. Niestety sprzedaj oni firmę, bo doszli do wniosku, że, no dobra, my już też jesteśmy starzy. My też już tak nie oganiamy zbytnio, co się dzieje. Sprzedajemy. No i pojawia się nowy właściciel, czyli pan Stefan. Pan Sterling, czyli taki, taki simple bym po prostu. Okej, okay, no jest jestem dziś bogaty jeszcze się okazuje wielkim fanem Zygzaka. Zbudował ośrodek szkoleniowy, w którym mogą się szkolić nowi zawodnicy. I poznajemy kolejną główną bohaterkę, tenekę Cruz Ramirez, która będzie trenowała Zygzaka. Tening Zygzaka, bardzo ciekawy trening. Mianowicie Zygzak bardzo chciałby wskoczyć już na symulator taki, na którym tam Storm też ćwiczy. Zygzak szybko chciał tam wskoczyć i już jechać. bo Borys pensują sobie poradzi. ale nie, spokojnie, tu trzeba się wszystkiego nauczyć, od podstaw, całego takiego nowego treningu, takiego bardzo nowoczesnego, technologicznego. Jeszcze trochę trzeba się posiedzieć z zygzaka, że jest stary. W sumie czemu nie? Śmianko ze starych, jak widać, nie jest złe, czemu nie można? Zygzak jakoś tam próbuje, ale widać, że ci młodsi jakoś lepiej sobie od niego radzą. a w końcu przychodzi moment, kiedy zygzak wskakuje na symulator i co robi? Doprowadza do katastrofy. On dosłownie nie umiał się poruszać po tym symulatorze. On dosłownie warnął w każdą bandę, jaka tylko możliwa. Przyjechał chyba z 10 aut, jeszcze rozwalił jakiś budynek, aż w finalnie w końcu zjechał z symulatora i rozwalił monitor. Oj. Sterling potrąci mu za to z pensji. A czy ogólnie Sterling to ma tam inny pomysł na Zygzaka? Mianowicie chce zrobić z niego influencera. Dlaczego? Dlaczego influencer? No ludzie! Dlaczego wszyscy muszą zostać influencerami? I czemu wszyscy muszą zarabiać w taki sposób? Nie no spokojnie. Na szczęście Zygzak nie chce. On mówi: Nie, nie, nie. Proszę, panie Sterling, nie. Ja chcę dalej jeździć. Proszę, nie. Niech pan nie robi tych wszystkich produktów ze mną. Nie, ja nie chcę. No i pan Sterling mówi: Dobra, jeżeli wygrasz ten wyścig, możesz się dalej ścigać. A jeśli przegrasz, to wtedy zostajesz influencer. Współczesny z zygzakowi, bo wyganie tego wyścigu nie jest łatwe, a jeżeli go przegra, zostanie influencerem, co jest po prostu... Nie. To to nie, jest, to nie jest dobry pomysł. I zygzak postanawia trenować, ale tym razem trenować po staremu, tak zwyczajnie po prostu, nie tam na wszystkich tych maszynach, tylko tak zwyczajnie, normalnie na drodze. CrossDry chce go trenować, ale w ogóle się okazuje, że ona nie umie się poruszać po normalnej drodze, ona się nie umie normalnie ścigać, ona umie tylko tam komputerowo, technologicznie i to zygzak uczy ją, jak normalnie jeździć. No i cały jeden dzień spędzałem na tym, że zygzak tłumaczy jak się poruszać jako taka wyścigówka. I ogólnie, no, całkiem spoko mu to fitanie wyszło, ale spędzili na tym jeden cały dzień, a nie mają zbyt wiele czasu na tenik. I Zygzak wpada na kolejny pomysł, trzeba podejść do tego troszeczkę inaczej, bo samo jechanie po prostu nic mu nie da. Pojechali na wyścig do miejscowości, która się nazywa Błotoryja. Zygzak nie może być rozpoznany, no, bo jak zobaczą go media w jakimś takim wyścigu, jakieś tam miejscowości, na wsi można powiedzieć, no, to będzie nie za niezafajnie. Więc zostaje obchapany błotem i zostaje mu przyznane imię Janusz Wunderbaumy, a towarzyszyć mu będzie będzie Kruz pod nikiem Alina Spalina. I ogólnie okazuje się, że ten wyścig polega na tym, że po prostu muszą przeżyć na torze. Dosłownie, a ich głównym wrogiem będzie będzie autobus szkolny. Naprawdę, pojawia się Magister Ferga, kto jest autobusem szkolnym, jeszcze tak gada jak nauczycielka i to po prostu mnie rozwaliło. Walczą z autobusem szkolnym. Takim naprawdę typowym autobusem szkolnym. Jeszcze ta kobieta jest naprawdę zabójcza, bo ona jeszcze ma piły łańcuchowe, czy tam tarczowe, nie wiem, nieważne. Ma piły jeszcze i ona naprawdę zgroźnia ta kobieta. Finalnie Cruz wygrywa ten wyścig, a Zygzak niestety zostaje zdemaskowany, co przyniesie mu trochę wstydu, ale to tam mniejsza z tym. To nie jest istotne. Jadą potem dalej i w Zygzak nie jest zadowolony. Wolny z tego co się wydarzyło, no bo najpierw spędził tydzień w tym ośrodku i właściwie to nic się nie nauczył. Potem przez dzień uczył Cruz i też się niczego nie nauczył, a potem był jeszcze dzień na tym wyścigu, gdzie oma nie zginął. No i ogólnie cały czas jest tak, że no niby Cruz ma go uczyć, a to bardziej on uczy ją. No i tam ją wyzywa, że ona w ogóle nie wie o co chodzi, bo się nigdy nie ścigała. Ona potem mu mówi, że tak naprawdę to ona chciała się ścigać, tylko że zabrakło jej odwagi na pierwszym wyścigu, po prostu nie zrobiła absolutnie nic. I uznała, że chyba lepiej będzie jak ona wróci do ośrodka, a zygzak nie chodzi sobie sam. Tylko że zygzak kompletnie nie wie, co ma ze sobą zrobić. On nie wie, kogo poprosić o pomoc. Nie wiem co robić w ogóle, on nie ma żadnego pomysłu. Aż w końcu z pomocą przychodzi złomek. Złomka jest tu mało trochę, mi szkoda z tego powodu, ale jak już złomek przychodzi, no to już po prostu jest super. Dzwonią do siebie na Discordzie, gadają sobie na kamerkach i Złomek podrzuca mu myśl. Ej, zygzak, słuchaj, no wójta nie ma. On by najlepiej ci dojecił. A wiesz, kto jeszcze wie oprócz wójta? Ten co wójta uczył. I wtedy do zygzaka przychodzi myśl, żeby znaleźć ten wójta, który najprawdopodobniej jeszcze żyje. W międzyczasie jeszcze przepraszam, Chris, no, i ona jedzie razem z nim. Tafia na jeden z na którym Wójt często się ścigał, i tam właśnie spotkają jego trenera, niejakiego Kazimierza Szpachla. Spotkałem tam też kumpi Wójta i, jak to stare dziadki, opowiadają jakieś fajne anegdotki. W tym najważniejszą anegdotę, mianowicie o tym, że Wójt też miał problem z takim jednym młodziakiem. Ale tutaj Wójt, jak zwykle, pokazał, że on jest wielki Hudson, Huragan, Hornet i on sobie poradzi z takim młodzikiem. Mianowicie ten młodzik tak przypchał Wójta do bandy, a Wójt wykonał salto i pokonał tego młodzika. No i to po prostu było piękne. Po tej anekdocie. z. Zygzak ze szpachem, już tak rozmawiałem w cztery oczy na temat w ogóle całej sytuacji i zygzak prosi go o pomoc, bo on sam nie wie w ogóle, co on ma ze sobą zrobić. On nawet nie wie w jakiej sprawie dokładnie potrzebuje pomocy. I Szpachem mu wtedy mówi, że Wójt, no okej, okay, cieszył się z wyścigów bardzo, a jeszcze bardziej cieszył się z tego, że trenował zygzaka. I że Wójt widział w zygzaku coś, czego zygzak sam w sobie nie widzi. I Szpachem mówi: ja ci to pomogę znaleźć. I zaczynamy tenk pod okiem Szpacha. Generalnie najważniejsza rzecz. Zygzak uświadom sobie, że jesteś stary. Te żarty ze starości są słuszne, jesteś stary, masz nie wiem tam 40 lat może, nie wiem ile on tam mógł mieć. Wydaje mi się, że kiedyś na wikipedii czytałem ile tam mniej więcej zygzak może mieć lat, to chyba 30 albo 40. Ale mogę się mylić, nie bierzcie tego na poważnie, ja tam sprawdzę to później i wam dopiszę. Mój tak, teraz zacytuję. W życiu nie prześcigniesz sztorma, ale możesz go przechytrzyć. I ogólnie cały tenik polega na tym, żeby nauczyć zygzaka kilku tyków, które sprawią, że właśnie przechytrzy sztorma. Zygzak ściga się razem z krus po torze i mają dogonić i prześcignąć. Ale czego dokładnie był zygzak uczony? Po pierwsze. Refleksu. Guido rzucał w niego brami słowy, bo okej, okay, spoko. a w pewnym momencie zaczął też w niego rzucać jakimś szelastwem. Po drugie, moja ulubiona część tego treningu, tak zwane. Chodu przez okienko! Czyli po prostu, kiedy jest okienko i można przeskoczyć, by jechać dalej, jedź. No i oczywiście są ciągniki, no kurde, ja uwielbiam te ciągniki, one są tak fajne. Po prostu, no fajne. Są. No, no nie wiem, jak to opisać. Lubię, jak te ciągniki się pojawiają na ekranie. Po trzecie, Zygzak w środku nocy jechał bez świateł. Nie wiem, właściwie, jak to miało mu pomóc, ale chyba mu jakoś pomogło, bo ogólnie nie wywalił się, nie wano w żadne drzewo, więc chyba jest okej. Okay. I na sam koniec, w trakcie wyścigu, jeżeli Zygzak będzie mógł, to niech dojedzie do Sztorma i niech jedzie tuż za nim. I wtedy, jak tylko na to że się okaza, wyprzedza go i wygrywa wyścig. I ogólnie pod sam koniec treningu udaje mu się prześcignąć Cruz. Niestety tylko na chwilę, bo chwilę później Cruz go wyprzedza i Zygzak znowu takie traci pewność. I zaczyna jechać coraz wolniej i wolniej i wolniej. Więc nie wiadomo jak to będzie, czy zygzak sobie poradzi. Zaraz zobaczymy, bo lecimy już na Freudę, na wyścig. I z początku zygzakowi nawet dobrze idzie gdzieś tam pnie się powrótku do przodu, aż do pewnego momentu. Zygzak zaczyna sobie powoli zdawać sprawę z tego, co tak ogólnie cały ten film chce nam przekazać, mianowicie, że w pewnym momencie zygzak powinien zrezygnować, i faktycznie lepszą opcją będzie trenowanie kogoś młodszego. Że nie dość, że ten młodszy będzie lepiej jeździł, to jeszcze da mu to więcej frajdy niż samo jeżdżenie. Więc po wypadku na to, że zygzak Zjeżdża do boksu i mówi Cruz, wskakuj na tor. Wtedy ci nie poszło, rozumiem, a ja ci teraz daję drugą szansę. Wskakuj na to i wygasz ten wyścig. No i Cruz zostaje przygotowana do wyścigu i jedzie. Z początku jakoś jej nie bardzo idzie, szpachy, tam próbuje jej jakoś doradzić, ale też to jakoś nie do końca idzie, aż w końcu zygzak zasiada na fotelu trenera, można powiedzieć, i tam zaczyna jej radzić. I w finalnie zaczyna jej naprawdę dobrze iść. I dochodzi do momentu, kiedy Cruz jest trzecia i sztorm czuje, o kurde, ona może znowu mną i Dobra, muszę coś zrobić. I on szybko do niej zjeżdża, coś tam mi gada, 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 Ogólnie chce ją wy kończyć psychicznie, przepraszam, psychologicznie. Ale nawet to się nie udaje, ponieważ Zygzak bardzo motywuje Cruz do działania. I chwilę później Cruz jest druga i faktycznie, tak jak miało być, jedzie tuż za sztormem. No i ona tam za nim trochę jedzie, aż w końcu sztorm robi to samo, co ten młodzik Wójtowi: próbuje zepchnąć Cruz na bandę. Ale tutaj Krus pięknie wykonuje salto i wygrywa wyścig. Chuja, brawo, Cruz, brawo, brawo. A więc Krus wygra wyścig, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze kilka rzeczy przed nami. Mianowicie Cruz rezygnuje z Zadoluxa i idzie do noco. I tam Zdobywa numer 51. Odziedziczyła numer powójcie i wujt najprawdopodobniej jest z tego faktu zadowolony. Tam gdzieś na górze, w niebie, w tym niebie autowym. Zygzak na całe szczęście nie zostaje influencerem, tylko zostaje trenerem Cruz i przywdziewa nową, piękną, wujtową, niebieską barwę. Znaczy ogólnie no, wygląda jak wujt. I jeszcze co ważne, pan Teks, właściciel daj Noco, wykupuje za Dorus. Jest właścicielem obu film, dzięki temu spokojnie Zygzak może tenować Cruz. No i teraz Zygzak i Cruz razem będą wygrywać wyścigi. I tak się kończą Auta 3. Kilkukrotnie. Jedynka narzuciła to, że takim tematem przewodnim aut są wyścigi, i kiedy jest dużo wyścigów, to ja się po prostu cieszę. A tutaj mamy najwięcej wyścigów ze wszystkich po prostu filmów. No, w jedynce też było trochę tych wyścigów, ale obok tego było też to, że Zygzak siedział w tej chłodnicy górskiej i musiał też zrozumieć kilka rzeczy, żeby zmądrzeć i dorosnąć. W dwójce wyścigi były tak zepchnięte na bok, no gdzieś tam były, ale bardziej w tle, bo ważniejsze było to, co robił Somek, a w trójce wyścigi są po prostu tematem przewodnim i się tylko i wyłącznie na wyścigach skupiamy, jest ich po prostu dużo i to super wygląda. Dlatego właśnie słusznie w mojej tier auta trzy są na pierwszym miejscu, na drugim jest jedynka, bo są też całkiem niezłe i dwójka, a tak jak mówiłem, niewielka różnica pomiędzy jedynką. Po prostu to o czym opowiada jest ok, ale nie leży mi to tak do końca. No i w takim razie widzowie, to już będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby żaden nowy film was nie ominął. No i widzimy się już niedługo. Myślę, że tak respekcje teraz będą przez najbliższy czas i tak myślę, co 3 dni będzie film. Także w takim razie jak dzisiaj mamy sobotę, to widzimy się w takim razie we wtorek Dobrze, we wtorek? Tak, we wtorek. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!